Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. O północy 18 czerwca wszedł w życie wprowadzony przez Unię Europejską zakaz importu oraz transportu wybranych wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych w Rosji. Jest to zakaz w ramach tak zwanego czwartego pakietu sankcji nałożonego 15 marca bieżącego roku. W konsekwencji tego tego zakazu, Litwa, spółki litewskie, m.in. te należące do państwowych kolei litewskich, po konsultacji z Komisją Europejską przestały obsługiwać tranzyt kolejowy właśnie tego typu, tego typu towarów z żelaza i stali, które wiodą do obwodu kaliningradzkiego przez terytorium Litwy i z obwodu kaliningradzkiego przez terytorium tego tego państwa. Co więcej, rząd w Wilnie zapowiedział, że w najbliższych miesiącach te, ograniczone, te ograniczenia tranzytowe będą rozszerzane na kolejne rodzaje towarów. I tak na przykład w lipcu tego typu ograniczenia mają objąć wyroby z drewna, alkohol czy cement. Co warte podkreślenia. W, tym, w tych wielkich napięciach, które wyniknęły, w wielkich napięciach oczywiście dyplomatycznych, politycznych, które nastąpiły po, po, tym, po tych ograniczeniach prowadzonych przez rząd w Wilnie między, między Litwą a Rosją. Wypowiedział się także Josep Borel, szef unijnej dyplomacji, 20 czerwca poinformował, że decyzja rządu w Wilnie o wstrzymaniu tego tranzytu stanowi jedynie wdrożenie sankcji unijnych. Nie są to zaś jednostronne działania dyplomacji litewskiej, czy, czy w ogóle rządu litewskiego w tym, w tym przypadku. Natomiast strona rosyjska zareagowała bardzo stanowczo. Warto podkreślić, no nie tylko ten oficjalny protest, tę oficjalną notę protestacyjną, która została przekazana szarżedafer Litwy w Moskwie, to Tutaj Szarze Dafer w Moskwie została wezwana do rosyjskiego MSZ-u, tam wręczono jej notę protestacyjną. No także Rosja w tej nocie zastrzegła sobie prawo do, jak to określono, poczynienia kroków w celu ochrony swoich interesów narodowych. W przestrzeni medialnej pojawiły się znacznie bardziej emocjonalne i bardziej takie, powiedzielibyśmy, stanowcze głosy rosyjskie. No na przykład Andrzej Klimow, przewodniczący Komisji Rady Federacji, do spraw ochrony suwerenności państwowej i przeciwdziałania ingerencji w sprawy wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, stwierdził, że Unia Europejska musi naprawić sytuację związaną z blokadą Kaliningradu, no bo w przeciwnym razie Rosja będzie miała wolną rękę i będzie mogła, jak to określił, cytuję, rozwiązać kwestię tranzytu dowolnymi środkami. Koniec cytatu. Z kolei rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow określił tę decyzję o wprowadzeniu ograniczeń transportowych jako nie tylko niezgodną z prawem, ale w ogóle bezprecedensową i stwierdził, że te działania będą poddane uważnej analizie i spotkają się z odpowiedzią. Warto także przytoczyć słowa gubernatora obwodu Kaliningradzkiego Antona Lichanowa. Który stwierdził, że jego zdaniem ograniczenia nałożone przez Litwę, no właściwie przez Unię Europejską, ale wykonane przez Litwę, wpłyną na 40-50% przewozu towarów. Całą sytuację nazwał, cytuję, uduszeniem regionu. Alihanow stwierdził, że jest to najpoważniejsze naruszenie prawa do swobodnego tranzytu no i zapowiedział także, podobnie jak politycy w Moskwie, podjęcie kroków zmierzających do zniesienia ograniczeń. W tym miejscu trzeba jasno stwierdzić, że obwód kaliningradzki, przynajmniej na razie, nie podlega. Blokadzie, no, wbrew zresztą tym wielu stwierdzeniom o uduszeniu regionu, o tym, że jest pełna jakaś blokada obwodu kaliningradzkiego, to tak, tak nie jest. Zarówno tranzyt pasażerski, ten kolejowy, jak i drogowy, jak i przewóz towarów nieobjętych jeszcze sankcjami odbywa się póki co bez zmian i zakłóceń. Zresztą Rosja może przecież korzystać także z transportu drogą morską z ominięciem Litwy, czy, czy Litwy Łotwy jest to nie wszystkich państw tutaj bałtyckich. Warto oczywiście zauważyć, że te sankcje i te ograniczenia tranzytowe będą prawdopodobnie narastały. Zresztą to już, tak jak już powiedziałem, zapowiedź, że od 11 lipca ma być wprowadzone kolejne, że kolejne towary mają być objęte właśnie zakazem tranzytu, takie jak cement czy, czy alkohol, no niewątpliwie będą, będą uderzały w gospodarkę rosyjską, a konkretnie w gospodarkę, w sytuację gospodarczą obwodu kaliningradzkiego. Faktem jest, że wielu ekspertów, także tych ekspertów militarnych rosyjskich od właściwie kilku miesięcy mówi o tym, że ewentualna pełna blokada obwodu kaliningradzkiego mogłaby być potraktowana jako kasus belli, jako przyczyna, przyczyna wojny i oczywiście warto to zauważyć, natomiast, natomiast niewątpliwie także warto zauważyć, że kaliningradzka eksklawa wielokrotnie była wykorzystywana. Przez, przez Moskwę, jako pewien instrument nacisku, jako pewien instrument polityki zagranicznej i oczywiście nie jest, nie jest inaczej obecnie. Także wypowiedzi samego Aleksandra Łukaszenki w ostatni weekend podczas spotkania z Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu jasno wskazują, że jest to element bardzo interesującej gry takiej geostrategicznej. Warto także zauważyć, że sam obwód kaliningradzki jest na przykład Niezależny energetycznie, to zarówno i działalność tutaj elektrowni na terytorium, na tym terytorium tej rosyjskiej eksklawy, jak i pływający terminal LNG-no właściwie dają, dają pełne alternaty pełną alternatywę wobec jakiegokolwiek lądowego szlaku dostawy gazu, gazu ziemnego. Oczywiście warto zauważyć szerszy kontekst geopolityczny całej tej sytuacji. Litwa prowadzi bardzo no, powiedzielibyśmy taką politykę mocno proatlantycką, mocno proamerykańską, czego, czego dowodem było otwarcie w listopadzie 2021 roku placówki dyplomatycznej Tajwan, Tajwanu pełniącą rolę faktycznej ambasady tego, Państwa. Doszło do tego, mimo takiego ogromnego sprzeciwu dyplomatycznego Chin, który no, oczywiście uważa Tajwan za. Zbuntowaną prowincję i integralną część państwa środka. Co ciekawe, podobna placówka, otwarcie podobnej placówki byłoby właściwie niemożliwe na dziś w Polsce, ponieważ obecne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym pan profesor Zbigniew Rał, no, prezentuje, przychyla się do polityki jednych Chin, o czym zresztą mówił, mówił wprost publicznie. Tutaj niewątpliwie Litwa jest w takiej awangardzie państw proamerykańskich. Proatlantyckich, ale wprost po prostu proamerykańskich w tej części Europy, czy jak to mówią Amerykanie na wschodniej flance NATO. Chiny w sierpniu ubiegłego roku zażądały, aby Litwa w związku z zapowiedziami otwarcia tej placówki wycofała swojego ambasadora z Pekinu. No, doszło do takiego silnego, silnego rzeczywiście sporu, natomiast warto tutaj zauważyć, że te tajwańskie placówki dyplomatyczne, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, no, nie umieszczają w nazwie Określenia Tajwan tylko nazwę stolicy Tajwanu, czyli Tajpej. Chodzi o to, aby nie zaogniać tych relacji z Chinami. Natomiast po, tej, po tym otwarciu placówki z nazwą Tajwan. Po, i po tych oczywiście protestach chińskich Stany Zjednoczone zaoferowały rządowi litewskiemu pomoc w przetrwaniu tej chińskiej presji w tej sprawie, no bo Chiny oczywiście nałożyły różnego rodzaju obostrzenia na, na produkty produkowane na Litwie i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie to, co dzisiaj obserwujemy w relacjach litewsko-białoruskich oraz w litewsko-rosyjskich, właśnie nie dziś nie od dziś. Jest również, można powiedzieć, taką polityką prowadzoną bardzo mocno na żyro-amerykańskie. W mojej ocenie, mimo tej ostrej reakcji Kremla, władze litewskie będą prezentowały dosyć twardy kurs wobec, wobec Rosji. Natomiast to na ile ten kurs, na ile może się utrzymać ten kurs, będzie także bardzo mocno zależał od ewentualnego wsparcia i wsparcia udzielanego przez instytucje Unii Europejskiej. No, ta deklaracja Józefa Borela z 20 czerwca wskazuje na to, że przynajmniej na razie na taką pomoc Litwa może liczyć, natomiast w sytuacji zaognionego sporu z Moskwą no, kluczowe jednak będzie to wsparcie. Unii Europejskiej, także wsparcie Niemiec. Tutaj trzeba to oczywiście jasno, jasno powiedzieć. Natomiast gdyby rzeczywiście doszło do pełnej blokady obwodu kaliningradzkiego, no to moim zdaniem hipotetycznie należy założyć sytuację i możliwy wariant, możliwy scenariusz wojskowego przełamania tego, tego tranzytu, co oczywiście byłoby swego rodzaju taką przyczyną wojną kasus belli między już nie tylko Rosją i Litwą, ale także Rosją czy państwem. Związkowym Rosji i Białorusi, a Sojuszem Północnoatlantyckim. Pytanie, czy władze na Kremlu pójdą na tak, na tak daleko idącą eskalację. Moim zdaniem nie jest to absolutnie wykluczone. Natomiast bardzo będzie, bardzo będzie wiele tutaj zależało od postawy samej, samej Komisji Europejskiej i, i tego, jak, jak, będą, jak Komisja Europejska będzie elastyczna, jeśli chodzi o te kwestie, kwestie sankcji wobec Rosji. Dziękuję Państwu za uwagę.